Kiedy w 1983 roku powstawał internet, nikt nie przewidywał, że rozrośnie się do takich rozmiarów jak dzisiaj. Każde urządzenie podłączone do takiej sieci musi mieć swój własny numer rozpoznawczy, tak zwane IP, czyli protokół internetowy. Taki numer może być następnie automatycznie zamieniany na bardziej zrozumiały adres URL. Stosowane obecnie IP jest jednak systemem 32-bitowym, który pozwala na rozdysponowanie niecałych 4 miliardów 300 milionów numerów i wszystkie zostały już rozdane. Powstaje pytanie, co dalej? Wymyślono więc internetowy protokół 6, który jest systemem 128-bitowym. Może on zapewnić 340 miliardów 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 adresów. W czerwcu 2012 roku IP6 został w końcu wprowadzony. Chociaż zwykli użytkownicy nic nie zauważyli, rozpoczęła się nowa rewolucja internetowa. Ogólnie eksperci są zadowoleni z nowego protokołu, gdyż ten jest bardziej zaawansowany i posiada szereg nowych zalet. Nie jest to jednak system wolny od kontrowersji, gdyż m.in. twój unikatowy numer MAC komputera jest z nim widoczny dla całego świata. Być może teraz, gdy ostatnie ograniczenie zostało zwolnione, nie tylko komórki, ale wszystkie urządzenia, takie jak lodówki czy telewizory, zostaną powoli podłączane do internetu.